Nadszedł czas na naszą ulubioną gierę. Czemu powiedziałem gierę? Grę. Tym razem będę grał jako moja ulubiona postać, co nie oznacza, że jestem najlepszy tą postacią. Po prostu jest... A, to moja ulubiona postać. Czyli Pyro, hura, nasz... nie pirotechnik, to jest ten... Arsonist. Podpalacz! Tak, właśnie. Okej, okay. Widać, że... jednoczesna gra oraz mowa jest troszkę ponad moje umysłowe możliwości, nie mam tak dobrej podzielności uwagi. Na szczęście gra Pyro wygląda o tak mniej więcej w ten sposób. Raz na jakiś czas wygląda tak. Tak niekoniecznie. I to by było w sumie... To by było w sumie na tyle. Jeśli chodzi o tę grę. Jeśli zginę, to po prostu wracam do... Aua. To po prostu wrócę do bazy, potem wrócę z powrotem do wózka i tyle, prawdę mówiąc. Nie wiem czemu, ale naprawdę lubię tę grę. Szczególnie kiedy kółko myszki nie pozwala mi wybrać dobrej broni. Okej. Okay. O, szarża! Nie wierzę, że to się udało. Okej, okay, już nie będę tak. Ach, załapałem się przynajmniej jeszcze na zdobycie punktu, która... Kurczę, jeszcze żyję. Coś jest tutaj nie tak. Coś czuję, że się nie przeciśniemy tak dobrze przy ich bazie, chyba, że nie zdążyli jeszcze postawić sobie tam defensywy dobrej wieżyczkami. Wow, chyba jednak tak. Wow, a może nie? Wow, nie. A co tam? Lecimy. A, fuck, jest! Udało się! Hura! Kurde, albo są tacy słabi. I są tacy słabi, bo to nie jest jakiś super elitarny serwer. Albo ja jestem taki dobry, ale... Powiedzmy, że po prostu jestem taki dobry. Żebym podwyższyć sobie samą ocenę. A nie zginę, dopcham. A udało się. Hura. Najbardziej ekscytująca gra Pyro na świecie. W ogóle najbardziej ekscytująca gra na świecie całkowicie. Hura. Dobra, teraz trochę się uspokoiłem. Za dużo cukierków miałem. Szlak, mogłem tego nie pokazywać. W zasadzie w sumie zasłonię serwer. Nie, żeby był jakiś elitarny, ponieważ ja gram w tę grę wyłącznie dla rozrywki, a nie żeby być w nią jakimś dobrym, nie wiadomo jakim, i kozaczyć na forach i na YouTubach, nagrywając filmiki z tego. O czym ja w ogóle mówię? Okej, to jest moje najlepsze miejsce na świecie, z którego zwykle zdmuchuję parę osób, ale... No, o, o. A, udało się. Jakoś tam się zabił. Super. Wątpię, że mi się uda kogoś jeszcze zdmuchnąć. Kiedyś mi się udało chyba 5 osób naraz zdmuchnąć, ale oczywiście tego nie nagrałem i nikt w to nie uwierzy teraz, ale... Ała. Ech, no nic. Tym razem się oczywiście nie udało. Jak ja kocham patrzeć na snajperów, którzy stoją w miejscu i dostają z gatlingów i jeszcze się dziwią. Ech, może tym razem nie będę miał problemów z wyborem odpowiedniej broni. Jakby co? Nigdy nie wiadomo. Ech. Ich. Ach, udało się przynajmniej to. Super. Tyle, że prawie umarłem przy tym, no ale... Ha, wszystko się udało. Wow. Fuck. To by było takie dobre, może tak. To było takie dobre, ale 3 medyków mają, wow. Przynajmniej 3 zauważyłem. Nie wiem, może mają więcej. To jest ciekawe. Ach, nie. Przegramy tym razem i co wtedy? Nie będę mógł tego wystawić na YouTube, bo przecież ja muszę tylko i wyłącznie wygrywać. Ech, god damn it. I myślę, czy czasem tutaj po prostu nie zostać na górze i do końca gry tak naprawdę, bo zaraz tutaj zaczną szpiedzy wchodzić, zaraz zaczną wchodzić ci
Heavy albo żołnierze, jak zwykle zresztą. Albo tam, bo tam też mogą. Au, no właśnie. No i już myślałem, że nie nasz człowiek. To jest właśnie troszkę kiepskie w tej mapie, że... A, damn it, no. Że w bazie mogą nas praktycznie wziąć od dwóch stron, zakleszczyć nas. Raczej zakleszczyć sobie dojście do wózka. I chyba zaraz przegramy. Okej, okay, jakimś cudem jeszcze nie przegraliśmy, więc jest szansa. Co prawda teraz gra będzie już do końca. Tak, albo przegramy, albo może nawet wygramy, ale jeśli wygramy, to i tak gra już do końca będzie się działa tylko w tym jednym miejscu, więc to będzie dosyć nudne. Nie lubię w sumie grać Pyro na tej mapie w tym właśnie momencie, bo tutaj jest dosyć mało do roboty. Co prawda wszystko jest blisko i można ładnie ludzi palić, ale dalej jest to troszkę ryzykowne, że tak powiem. Oczywisty szpieg. Jestem taki pro, że wiem. Jestem taki pro, że nie umiem zmienić dobrze broni, ale dobra, i tak wyszło na, i tak wyszło na moje. A, co stanę tu gorąco za życia. Albo nie. W zasadzie mógłbym tam zostać do końca życia i pomagać temu inżynierowi, ale... O! A nie, to nasz, kurczę, nabrał mnie, myślałem, że to szpieg. Jak mógł. Zaraz zmienię specjalnie drużynę, bo się obraziłem. To było krzesło. Kura. No co tu w sumie dużo mówić więcej. Postaram się przeżyć jak najdłużej w naszej bazie pięknej. W zasadzie tyle. Chyba będę po prostu tutaj kopcił do końca życia. Albo i nie. Albo i tak. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu robić teraz. A, nie, nie, nie. Klatki spadły. No okej. Okay. To było... To był najgorszy skodek. I zepsułem żart. Chciałem powiedzieć, że to był najgorszy spadek klatek, jaki kiedykolwiek miałem w tej grze. Co prawda to by dalej było kłamstwo, ale... Ale przynajmniej byłby żart. Nieśmieszny, ale żart. No ale cóż, zepsułem mi to. Pomogę ci. Tobie też. Ha, będę miał punkty. Ho, 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 ho. Nie obchodzi mi nic więcej, tylko punkty. Muszę być najlepszy w tę grę. Tam palą moich ludzi, ale co tam. Nie będę się wystawiał, przecież ja tutaj nie jestem po to, żeby ginąć. O, oh no. Kiedyś próbowałem... Okej, okay. Kiedyś próbowałem... Boże. Kiedyś próbowałem zamiast strzelby zwykłej używać tej, co ma mniej amunicji, jak się tam zwie. No Boże. Która... Zadaje większe obrażenia postaciom, które są w powietrzu, ponieważ chciałem... Boże, siki. Ponieważ chciałem wysyłać ludzi w kosmos pod muchem powietrza, a potem ich dobijać ową lepszą w powietrzu strzelbą. Ale jestem do kitu w tym, więc... Za to jestem dosyć spoko w tym, jeśli dobrze mi się... Jeśli dobrze mi się wybierze broń, to jestem w tym dosyć dobry, powiedzmy. Jestem dobry w szarżowaniu na chama, na ludzi, nawalaniu ich z topora, jeśli jakimś cudem ich zapalę. Ech. No, coś w tym stylu właśnie. Ach, gin, gin, szpiegu, który na pewno tutaj zaraz przyjdzie. Wow, to było bliskie spotkanie pierwszego stopnia, drugiego stopnia, nie, którego to jest stopnia, jeśli się nie stało. O czym ja w ogóle mówię? A, wróg, zabić. O, wow, okej. Okay. Uff, wow. A już chciałem powiedzieć, dobra, nie jestem jednak taki dobry, ale nie, wszystko się zmieniło i oczywiście jestem, te klocki super świetne. No jeszcze, kurczę, 5 minut prawie, więc trochę jeszcze to może potrwać. I jakoś nie wygląda na to, żeby zbyt szybko dotarli pod tą górkę tym klockiem. Ech.
że mnie straszą. Wielce. Przecież ta gra jest straszna. To jest jak ten. No, prawie. Przecież to jest jak horror z jumpscarami, bo tu każdy wyskakuje co chwilę i straszy. No Boże, już z góry nawalają, już stamtąd, już wszędzie. Okej. Okay. Akcja świetna. Po prostu spadałem w dół i dostałem granatem. To było przepiękne. Niezły Matrix. Terefere modele, bo naprawdę o czym tu jeszcze mówić w tej grze? Tutaj naprawdę nie ma nic do roboty. To jest gra, w którą można grać, ale którą komentować jest naprawdę trudno, ponieważ tutaj tak naprawdę nic wielkiego się nie dzieje. A przynajmniej nic, co by można było opisywać jakimiś wielkimi, długimi zdaniami, które mi się nawet nie udają, bo nie potrafię się skoncentrować na grze i gadaniu jednocześnie, dlatego mówię tak, a nie inaczej. Ups, co się stało? Tego nie chciałem. Moja podzielność uwagi jest bardzo ograniczona, więc szczególnie w takie gry, w których wszystko za przeproszeniem sra i eksploduje. Okej. To było nieciekawe. No cóż, chyba się bardzo źle za przeproszeniem po raz kolejny wrąbałem po prostu w ten strzał. No ale nic. Jeszcze trochę, jeszcze musimy troszkę przeżyć. Zaraz będzie po wszystkim. Zaraz będzie koniec filmu. Zaraz będziecie mogli sobie iść. Zresztą możecie już sobie iść. Nie mówię, że musicie oglądać. O, wróg. Wróg na rogu. A, come on. O, dobra. Jednak nie jestem taki dobry w te klocki. Ach, powiedziałem to w końcu, co? Jednak nie jestem taki dobry w tę grę. Bardzo mi z tego powodu smutno, ponieważ moim życiowym priorytetem jest bycie dobry w grę w internecie. To było dobre. Znaczy nie to, co powiedziałem, tylko to, co się stało na ekranie w tym momencie, ok? Żyjemy, możemy palić szpiegów, którzy pojawiają się w naszej bazie oczywiście. Dlatego lubię przypiekać ludzi jeszcze w mojej bazie, ponieważ tam na pewno się ktoś pojawia. O, dorwę cię. Prawie. O, hura, niesamowite. Ups, co prawda nie pomogłem za bardzo mojemu inżynierowi przy tym, no ale w zasadzie niepotrzebnie się bawiłem w takie klocki, no ale okej. No i teraz dopiero się zaczyna, że ups, że nas atakują w naszej własnej bazie, prawie że. Ach, jest, udało się, I am credit to team. O Boże, au. No i chyba jednak przegramy, bo jak już tutaj sobie potrafią zbudować bazę, to już raczej szansy nie mamy. Jeśli ją dobudują do końca, to już mamy naprawdę nikłe szanse, żeby cokolwiek zrobić. Bo jeszcze musimy wyjść z bazy, a dopiero potem ją chronić. A nawet jak będziemy chronić, to nas będą strzelać z góry, więc błędne koło i koniec świata. Ech, nie powinien być trochę bardziej odporny na ten ogień? Ha, nie, chyba już nie wygrają, nie ma szans. Znaczy mają szansę, ale ja mówię, że nie mają szans, żeby sobie zrobić nadzieję. Zaraz tu wszystko spalimy, całą bazę. O, dobra, już nie. O, jednak się przynajmniej to udało. Zawsze o wieżyczkę mniej. Ten może zginie. I wygrają. Bo overtime. Oczywiście. Prawie. No cóż. Taka to jest świetna gra. Pyro po prostu się łazi w kółko i miota ognie. Koniec.